Witamy w rozmowną środę. Dzisiaj naszym gościem jest Mariusz Rogacki. Cześć Mariusz. Cześć, witam serdecznie. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Tak jak Mariusz, już wcześniej mieliśmy okazję porozmawiać. Wiem, że jesteś po transplantacji serca. Powiedz nam, jak to się u ciebie zaczęło? Kiedy zachorowałeś? Ile miałeś lat? Jakie były objawy? No, niestety urodziłem się już z wadą serca, także od urodzenia byłem chory. Nic praktycznie nie pamiętam wtedy, bo wiadomo, byłem bardzo małym dzieckiem, noworodkiem. No, większość czasu spędziłem w szpitalu, także to był mój drugi dom, mogę tak powiedzieć. No i później dopiero minęło 7 lat. W 1987 roku miałem pierwszą operację w Monachium, w Niemczech, gdyż tutaj nie było możliwości zrobienia takiej u nas w Polsce. A co to była za operacja? Na sercu jednokomorowym. Operacja była robiona metodą Fontana-Lisa. To jest połączenia prawego przedsionka z tętnicą płucną. To, czyli ta operacja, jaki był jej cel? To było ratowanie życia? No, między innymi to wiadomo, ratowanie życia, ale no, na pewno nie uleczenie do 100%, tak powiem. Okej, czyli w dalszym ciągu miałeś jakieś objawy i jeszcze nie było wszystko okej po tej operacji? No tak, tak. W szkole miałem dużo ograniczeń. Nie mogłem ćwiczyć na WF-ie. Fizycznych, takich ciężkich rzeczy praktycznie byłem zwolniony, że tak powiem, w szkole. No, zawsze w WF siedziałem na ławce, jakieś prace. Wiadomo, jak się w szkole robi jakieś na WF-ie czy coś, to wszystko musiałem, jak to powiem, siedzenie na ławce. Grzałem ławkę. Okej, czyli jakiś sport, rower, rolki i tak dalej, to nie wchodziło w granic tego? Nie, nie. To znaczy w szkole, bo jak wracałem ze szkoły już, to oczywiście miałem kolegów, nie powiem, rówieśników, także starałem się im dorównywać, także nie chciałem się odróżniać. Także w domu no, ograniczało mi tylko zmęczenie, tak powiem, że oni pracowali fizycznie, a ja po prostu szybko się męczyłem, bardzo szybko, że tak powiem. A czy miałeś z tego powodu wśród rówieśników jakieś problemy, czy raczej wszystko ok, było, wszyscy akceptowali? Raczej wszyscy mnie traktowali jak równego. Także nie miałem ulgi ani od kolegów i tak dalej, że nie wiem, po prostu nawet w ten sposób nie myślałem. Wydaje mi się, że traktowali mnie jak swojego, jakbym był, że tak powiem, zdrowy i tyle, tylko no, byłem słabszy. To akurat myślę, że to jest bardzo ważne dla osób, które mają z pewnych względów jakieś różne utrudnienia i dolegliwości choroby. A ja też pamiętam, jak często słyszałem, że czegoś nie mogę, ale takie poczucie, że jesteśmy akceptowani i możemy liczyć na znajomych, to też bardzo pomaga w chorobie. Czyli później już szkoła, to różne były etapy. Miałeś jeszcze jakieś gorsze dni po tej operacji, czy to już było przez jakiś czas ok? No, dzieciństwo powiem, no, spędziłem dobrze, jak każde dziecko na podwórku. Nie było wtedy czasu, że były tablety, internet, jeszcze nie było internetu, nikt nie wiedział, co to jest nawet. Także większość czasu spędzało się na dworze z kolegami. I do wieczora. Chodziło się tylko do domu, jak mama woła na obiad, kolację. Także było ok. No, gorzej było trochę ze szkołą, bo już kończyłem podstawówkę. To już musiałem szkołę mieć wybieraną wraz z psychologiem. Także to też było tak no, niefajne, że tak powiem, że nie mogłem sobie iść tam, gdzie chciałem. Także tam, tylko tam, gdzie mi zdrowie pozwalało. Tak to było. Okej, okay. I dalej poszedłeś do szkoły i coś później się jeszcze działo takiego, co zaniepokoiło? Jakieś kolejne, przepraszam, zabiegi, operacje, leczenie? No, ciągle byłem, wiadomo, pod kontrolą kardiologów. Szkoła
Szkoła szła normalnie. Uczyłem się, skończyłem parę szkół, że tak powiem, policjalnych. I później nawet pracowałem, także wszystko było ok, tylko dokuczała później coraz bardziej niewydolność. To było takie, coraz szybciej się męczyłem, coraz bardziej to odczuwałem, po prostu takie, po prostu zmęczenie. I szybko się męczyłem, po prostu już nie było takiego czegoś, że jak biegałem, starałem się, odpocząłem kawałek troszkę i już na przykład naładowałem baterię, tylko po prostu to już odczuwałem bardziej. Okej, czyli jak już się zmęczyłeś, to ta regeneracja też nie była taka dobra i te siły tak szybko nie wracały. Dokładnie, dokładnie. I tak to było. No, lądowałem co jakiś czas w szpitalu na SOR-ze. No mówię, niewydolność jest taka okropna, że człowiek robi się taki ociążały po prostu i nie ma siły na przykład iść dalej. Ja tak czyli nie miałem. Można powiedzieć, urodziłeś się już z wadą serca, więc nie wiesz, jak to życie mogłoby inaczej wyglądać, bo już od urodzenia miałeś tą wydolność słabszą. Dokładnie tak, właśnie tak to było. Nie wiedziałem, jak to jest tak, no, być normalnym, że tak powiem. Bo nigdy tego nie czułem, jak to jest być zdrowym, w pełni. No, okay, na przykład robić to, jeździć nawet po 50 km, czy robić jakieś maratony w zawodach, jakieś startować, cokolwiek. Moje zawody to chyba były tylko szachy. Startowałeś w szachach? Oj nie, nie lubię. Nie? Dobra, a później mówisz, że na SOR-ach też często bywałeś? Tak, właśnie na SOR. Miałeś wykonywane tam jakieś badania, coś ci mówiono? No, ja miałem dużo. Brałem leki, które były moczopędne, które po prostu musiałem Niewydolność polega na tym, że zbiera się też woda w organizmie i musiałem ją po prostu jakoś wydalić z siebie i no, niestety to za pomocą leków tak trzeba było robić. A te leki oczywiście wypłukiwały wraz z tym jakieś elektrolity, magnez, potas i przez to miałem ataki tężyczkowe, i to powoduje, że po prostu człowiek dostaje wszędzie skurcze, dosłownie wszędzie. Okay, nawet, to na pewno bardzo bolesne musiało być. Tak, no, jak czasami mnie gdzieś w boku, w klatce nawet łapało, czy po prostu ciężko było oddech złapać. Także przez to musiałem na SOR wylądować, wtedy dostawałem kroplówki, żeby po prostu naładować się elektrolitami i tymi magnezem na przykład i wapniem. Wtedy właśnie lekarz powiedział mi, że czy myślałem kiedyś o przeszczepie. Po prostu powiedział mi prosto z mostu, że tak powiem. A czyli podczas jednej z wizyt na SOR-ze po raz pierwszy usłyszałeś, a pamiętasz ile wtedy miałeś lat? Oj, dokładnie nie pamiętam, ale 20 parę lat miałem na pewno. Po prostu powiedział tak. Siedziałem, czy leżałem, nie pamiętam, ale chyba siedziałem na łóżku, bo przyszedł ordynator i powiedział, że albo sobie zrobię przeszczep, albo niestety będzie ciężko. Po prostu zdębiałem, nie wiedziałem, o czym on mówi, po prostu, że chyba coś żartuje, albo nie wiem, jakiś zgryz. Co wtedy zrobiłeś po tej wiadomości, jak już wyszedłeś od lekarza? No ona mi się tak wbiła w głowę, że tak powiem. Utkwiło mi to bardzo. Myślałem, że to naprawdę jakieś ten, ale sobie żartuję, ale zacząłem czytać na ten temat, że wtedy nie wiedziałem, że takie coś w ogóle jest, przeszczep serca, że robią takie coś, że to wiadomo, filmy to wszystko można zrobić, ale wtedy nie miałem pojęcia o tym. Nie znałeś nikogo, kto miał wcześniej transplantację? Nie, w ogóle nie znałem nikogo. Szukałeś nie. informacji na ten temat albo w szpitalu ktoś ci wytłumaczył dokładnie, na czym to polega? No właśnie, ja jeździłem później do Warszawy też do Anina, do kardiologa, do teraz Narodowy Instytut. I tam na oddziale wad wrodzonych
Dostałem właśnie takie pytanie po raz kolejny, czy nie zastanawiałem się nad przeszczepem, ale już mi to się obiło, także już wiedziałem, o czym jest mowa. I po prostu, no to, ale to już było tak potraktowane, wtedy byłem tak bardzo gładko i bardzo tak, nie wiem, jak to powiedzieć, dojrzale albo profesjonalnie, o, bo sam ordynator wtedy zaproponował mi to. Powiedział, żebym sobie wypisał pytania, wszystkie możliwe pytania w zeszycie. A, czyli już ordynator ci tak zalecił? Tak, tak, w Warszawie właśnie. I po prostu mówił, że każde to, co mi przyjdzie do głowy, nawet takie głupie pytania, cokolwiek, żebym wszystko wypisał, to co chcę wiedzieć o tym. No i tak zrobiłem i zaprosił mnie do gabinetu. Chyba z godzinę, półtora rozmawialiśmy, ale naprawdę wszystko się dowiedziałem tak, jak trzeba. To było fajne podejście naprawdę. To tutaj też musimy powiedzieć, że każdemu polecamy przed pójściem do jakiegokolwiek lekarza, aby sobie przygotował taką listę, zapisał na kartce wszystkie pytania, co dokładnie chce wiedzieć, o co zapytać. Bo to później podczas rozmowy, stres, różne sytuacje, możemy o czymś zapomnieć. Dokładnie tak było też u mnie, ale miałem ten zaszczyt, że to było naprawdę fajne i warto takie, pewnie, że takie, jak nawet jak najbardziej głupie pytania, najbardziej proste, trudne, bardzo trudne. No i wiadomo, nie? To, co się chce usłyszeć na ten temat. No i dobrze też rozmawiać z ludźmi po przeszczepie, żeby bynajmniej ja tak miałem. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz kogoś spotkałeś? Kto to był? Też właśnie w Warszawie, już tam jeździłem dość często. Ale jeszcze przed twoją operacją? Tak, dużo przed. No. Po prostu najpierw miałem wizytę u psychologa też, między innymi. Ale bardzo chciałem sam z siebie chciałem zapytać się takiej osoby, jak to jest. Co czuję, czy coś się zmieniło. Pomogło ci takie spotkanie? Tak. Wydaje mi się, że tak, bo to jest całkiem inaczej, jak się rozmawia z taką osobą, a ktoś ci opowiada, nie wiem, ktoś, co tego nie przeżył. Można sobie ciężko się wypowiadać na ten temat, jak się nie było w takiej sytuacji. Kiedy już przechodziłeś kwalifikacje do wpisania na listę osób oczekujących? No po tej rozmowie, nie wiem czy po roku, czy później jeszcze, zaproponowali mi właśnie na wpisanie na listę. Bardzo się starali na pilną, ale za bardzo byłem zdrowy dla nich, jak na przeszczep. Można tak powiedzieć, że byłeś zdrowy. I właśnie, ale no... Ogólnie czekałem na tej planowej liście 3 lata. O, to dosyć długo. No jest dosyć długo, bo tak jak się dopytywałem, to średnia była z 8 miesięcy do roku czasu. No i w tym samym czasie oczywiście jeszcze mi powiedzieli, że muszę mieć wszystkie badania, okej, wszystkie badania oczywiście zrobić. No i ciągle mieć telefon naładowany przy sobie, spakowany. Także tak jeździłem praktycznie z torbą pełną ciuchów do pracy 3 lata. To wydaje się śmieszne, ale co jakiś czas musiałem to wypakować i przepleć. Ale tak było. Raz się zdarzyło, że zapomniałem telefonu z pracy i to był dla mnie koszmar. Bo co będzie, jak teraz nagle zadzwonią w tą noc? Tak. No tutaj myślę, że w dzisiejszych czasach ogólnie możemy powiedzieć, że jak ktoś się zapomni telefonu, to już się stresuje. Ale tutaj też nie możemy porównywać do tej sytuacji, gdzie ty czekałeś na ten telefon, który miałby odmienić twoje życie. A pamiętasz już ten dzień, który to był rok, kiedy ten telefon zadzwonił? No to było 2014 rok. Pamiętam, telefon nie zadzwonił, tylko ja zadzwoniłem. Ja pracowałem w Wielkiej Górze w zakładzie fotograficznym. I po prostu szedłem z jednego zakładu swojego do drugiego. Złożyć zlecenie po prostu. Między tym, a było gdzieś około, nie wiem, 300-400 metrów.
połowie drogi się zatrzymałem, usiadłem na ławce i tak powiedziałem sobie w myśli, że nie mam po prostu siły iść dalej. Po prostu jakbym zgasł. Okej. Usiadłem na ławce, odpocząłem. Pierwsza myśl, jaką miałem, to dzwonię od razu do swojej pani doktor, która mnie prowadzi w Warszawie. I po prostu mówię jej, zadzwoniłem z tej ławki i mówię, że pani doktor, nie wiem, co się dzieje, ale ja po prostu nie mam siły iść dalej. Idę ileś tam metrów i po prostu nie mam siły iść dalej. Także wtedy pani doktor powiedziała, że zadzwoni wieczorem do mnie, także w tym samym dniu już się znalazło dla mnie miejsce w szpitalu i po prostu już wieczorem jechałem no, do Warszawy. Jeszcze okay. Pamiętam, było coś takiego, że mieszkałem z synem, z moją narzeczoną. Syn to też, bardzo chciałem mieć syna. To było coś pięknego. I po prostu jechałem do domu, żeby wszystkich zobaczyć. Jeszcze ja już po prostu czułem, że że po prostu nie wrócę z nowym serduchem, że tak powiem. Okay. Że po prostu wrócę po przeszczepie. Tak. Ale no, też bardzo chciałem mieć syna i udało się. Nie wiem, dlaczego syna, tak sobie mówiłem. To też była fajna historia. Chciałem mieć kogoś, może to głupio zabrzmi, ale tak. Chcę mieć syna z wszystkich moich części, że tak powiem. Okay. Taki stuprocentowy. Okay, wiem. Wiem, co nie tak masz na myśli. No i się udało. Udało się. Zdrowy synek. Super. Który po prostu dał mi też dużo, dużo siły, nie? I żeby przetrwać to wszystko między innymi. To była twoja motywacja? Oj, to jest chyba największa motywacja do dziś. I ciągle jest motywacją. Także no, jak już wrócimy do tego tematu, że jak już wiedziałem, że pojadę tam, żeby no po prostu było co było, się zdarzyło. I tyle, no. Także pojechałem na ten... I co, i tego samego wieczoru operacja była? Nie. Od razu mnie wiem, że wpisywali mnie, jak już się tam pojawiłem. Od razu już korplówki nie były. Tylko od razu mi pompy dawali. To już... No, takie wlewy. Było po prostu już... Korplówki już nie przyjmowałem. To było takie straszne moim zdaniem, bo naprawdę ta niewydolność się tak z chwili na chwilę pogorszyła, że nawet kroplówki, te leki zaczęły, nie wiem, albo nie działać na mnie, nie działały, albo no, nie przyjmowałem leków tak jak trzeba. Moje żyły, jak pamiętam, jak widziałem, to się robiły po prostu białe. To byłem normalnie w szoku. I byłem tam... nie pracowało już. No tak już jak nie było, tak jak, no już. Także w tym samym czasie, bo czekałem na przeszczep 7-8 dni. Już kiedy do szpitala trafiłeś, to 7-8 dni. Po prostu czekałem i wpisali mnie już na pilną listę. Także to się odbywało, że byłem pierwszy w kolejce jakby. No i pewnego dnia, godzina, to pamiętam, jak nie wiem, 11 godzina, obchód jak codziennie lekarski. No i przyszli do mnie i powiedzieli, że mają dla mnie serce. Po prostu usiadłem i no, popłynęły mi łzy, tylko nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Po prostu zamurowało mnie. Normalnie zamarzłem. Nie wiedziałem, co się dzieje po prostu. Powiedzieli tylko, że na 16 mam być gotowy. I tyle. Okay. I miałeś chwilę jeszcze, żeby z tą myślą posiedzieć. Pamiętasz, o czym wtedy myślałeś? O czym wtedy myślałem? Do kogo zadzwonić? Bałem się dzwonić do rodziców, bo
To jest ciężki temat, także no, bałem się o nich bardziej chyba niż o siebie. No Tak to było. tutaj myślę, że ja też właśnie mogę o tym powiedzieć. Podczas mojej choroby często się zdarzało tak, że myślałem, jak inni zareagują, co inni pomyślą, czy na nich to jakoś negatywnie nie wpłynie, więc no, no tutaj właśnie się to bardzo dobrze rozumiem. Dokładnie tak miałem właśnie. Także tak było. No ale no, ja miałem też szczęście, że prowadzili ze mną serial Operacja Życie. Pamiętam, byłem w 3 odcinkach. To jeszcze byłem, jak jeszcze byłem w miarę zdrowy, jeszcze mieszkałem w domu. Jeszcze jakaś przygoda aktorska się trafiła. Dostałem taką propozycję, że tak powiem. To było po prostu serial o ludziach, którzy są po przeszczepach albo czekają. Taka historia i jak to się wszystko odbywa między innymi i też jak się udaje albo i nie. Bo też są takie epizody. No i miałem to szczęście, że pierwsze co, to nie zadzwoniłem do mamy ani tam nigdzie, tylko zadzwoniłem do właśnie pani reżyser. O, że to jest ten to czas. Ciekawe. Ona była w szoku, ale zjawiła się szybko. Później zadzwoniłem oczywiście do rodziców. No. No i musiałem jakoś się uzbroić cierpliwość przede wszystkim ich. Ale przez to, że miałem ten serial nagrywany i to wszystko działo się nawet na sali, że to było dobrze, że mieli informacje z pierwszej ręki, że tak powiem. Już wiedziałeś, jak to wygląda. Tak, to znaczy to jest tak. Oglądałem też ten serial na początku wcześniej. No ale wiem jak się dodzwonić, jest trudno do szpitala, żeby się dowiedzieć o coś. W takich sytuacjach to po prostu albo cię odsyłają, albo czekać, albo czekać, albo czekać. Ja to po prostu powiedziałem, żeby sam powiedziałem pani reżyser, żeby po prostu zadzwoniła do mojej mamy, jak będzie wszystko w porządku od razu, żebyś po prostu się bałem się o rodziców. Nie? To było takie, że nie bałem się o siebie, nie bałem się tego, że jadę, że ja po prostu wiedziałem, że to się wszystko uda. Naprawdę nie bałem się. Bardziej bałem się tego, co będzie po tej świadomości bólu i tak dalej, bo mówię, przy pierwszej tej operacji za dziecka nie pamiętam prawie nic. To było fajne. Tutaj już było inaczej. Dokładnie. No, bałem się po prostu. Ja wiedziałem, że to wszystko się uda, ale po prostu bałem się tej świadomości po. I jak już było po? Jak już było po, no było ciężko, bo operacja trwała 11 godzin. Dwa razy im tam ponoć zgasłem, że tak powiem. To wszystko wiem od lekarzy, bo oni też mi nie chcieli mówić, tylko bo tak sporadycznie jak przychodzili w wizytę zobaczyć mnie, to mówili tak, nie, że usiadł, coś odpowiedział, tylko przyszedł, coś tam powiedział, poszedł dalej. I tak było co jakieś chwilę, nie? Miałeś tylko takie zdawkowe informacje, nikt nie usiadł z tobą raz konkretnie i dokładnie, tak. Nie opowiedział ci wszystkiego. Ale mówię, ja też byłem 5 dni albo chyba 4 w śpiączce. Także no, mieli chyba ze mną trochę zabawy, że tak powiem. I później szybko do siebie wracałeś, jak już się wybudziłeś? Nie. I właśnie jak mi pamiętam, jeszcze raz przyszedł lekarz, że te badania, to wszystko, co miałem w Niemczech, to oni mieli tam plan na mnie. Ale po prostu jak mnie otworzyli, to chyba się zdziwili mocno i musieli coś zmieniać. Okay, plan B chyba. Jakiś plan B musiał iść. No i co takiego się wydarzyło? Szczepili mi serce tyłu naprzód. To ciekawe. No chyba jak to mi tłumaczyli, że po prostu, że musiało się zmieścić i też, bo jak przeszczepili serce od dawcy, to bardzo, bardzo dobrze to zrobili i mieli bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, długie żyły, jakoś tak, że było im bardzo wygodnie i bardzo byli zadowoleni z tego, ale że
nie otworzyli i tam się niestety nie mieściło tak jak trzeba, także musieli dać w taki sposób, żeby nie było tak żadnych zagięć. Okej, okay, czyli z jednej strony byli zaskoczeni, bo coś nie było tak po ich myśli, ale ostatecznie wszystko dobrze się skończyło i znaleźli no dobre i rozwiązanie. I powiedzieli, że to był pierwszy taki przeszczep w Polsce z taką wadą właśnie. No. Czy to, że ono jest tył naprzód, ma teraz jakiś wpływ, czy żadnego? Na początku tak myślałem, ale nie, wszystko działa jak należy. No długo dochodziłem do siebie, bo mówię, ja byłem 2 miesiące w szpitalu, gdzie normalnie ludzie wychodzili po miesiącu, po 3 tygodniach. Także długo dochodziłem do siebie. No ale jak już wyszedłem, bardzo motywował mnie oczywiście mój syn. No, ten moment wyjścia, jestem bardzo ciekawy. Dokładnie, jak tam leżałem, on niestety kończył roczek, ale beze mnie. Ale powiedziałem sobie, dobra, nie jeden. Pierwszy mu daruję, ale następny już będą ze mną. I co, także udało się? Tak, to było bardzo, bardzo, bardzo fajne. Chcieli mnie jeszcze zostawić na rehabilitację chyba na dodatkowy miesiąc, ale powiedziałem tylko im jedno zdanie, że mój syn będzie moją rehabilitacją i tyle. Także to było coś pięknego i tak było. On dalej jest dla mnie oparcie, walką o wszystko i po prostu kocham spędzać z nim czas. No i biegać, i to, że już mu nie powiem, że nie mam siły. No, to jest piękne. Czyli teraz już po operacji wróciłeś do pełni życia? Do pełni życia chyba bardziej niż do pełni życia, bo mówię, jak ja nie wiedziałem, jak to jest. Także lepiej? Jak już doszedłem taki, już do pełnej. Że nie bolała mnie klatka piersiowa po tym cięciu i tak dalej, i tak dalej. No, że już byłem w miarę stabilny, wszystko ok było. Także wydolność się tak poprawiła, że wow. Myślałem, że jestem super bohaterem po prostu. tak to można powiedzieć, że dostaję tyle siły, że jak kiedyś nie mogłem zrobić kilometra na rowerze, to teraz 50. To jest dla mnie naprawdę wyczyn. Najbardziej pamiętam to, jak poszliśmy w wizytę do brata mojego, który mieszkał na 4. piętrze, gdzie ten dystans to był koszmar dla mnie kiedyś. Mm-hmm. A jak pojechałem właśnie z synem, wziąłem go na ręce i na samą górę bez przerwy, to normalnie zatrzymałem się pod jego drzwiami i nie wiedziałem, co się stało po prostu. To było, nie wiedziałem, że tak się da po prostu. No, to piękne, także, naprawdę wspaniała historia. Także to było naprawdę, tak jakbym odkrywał wszystko na nowo. To jest, nie wiem, jakbym był 2 razy dzieckiem, że tak powiem, bo tak to wygląda. Obchodzisz teraz 2 razy urodziny w roku? No tak. Teraz były 9 w marcu. No, mój syn ma 10, także jest starszy ode mnie rok. To ale na pewno dużo zdrówka życzymy i oby tak dalej. Jest no, naprawdę dużo mi to dało. I mogę się poczuć w pełni zdrowy, że tak powiem. A chciałbyś jeszcze coś przekazać osobom, które czekają, zastanawiają się nad transplantacją? Pewnie, że tak. Jeżeli ktoś się waha, jeżeli ktoś się zastanawia, warto właśnie, nie wiem, nawet zrobić tak jak ja, pójść, porozmawiać z takimi ludźmi. To jest najbardziej wiarygodne. No, zobaczyć, jak po prostu wysłuchać, jak to jest. I bez żadnych tam ścian, bez żadnych, tylko po prostu z mostu mówić wszystko tak, jak się chce. Bo to bez sensu oszukiwać w takiej sytuacji. No i wiadomo, podpisywać świadectwo woli, bo to tak, też jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim rozmawiać na ten temat. Dokładnie, rozmawiać z bliskimi. Nie bać się rozmawiać na ten temat. Oczywiście, że tak. To po prostu każdego nas coś czeka na końcu. Czasami wcześniej, czasami nie, ale
ktoś może uratować kilka żyć też, że tak powiem. Ja dzięki jednym żyję i się bardzo cieszę z tego. Także warto rozmawiać z rodziną, z bliskimi. Można komuś podarować marzenia, życie, zdrowie. Wszystko co najlepsze. No myślę, że to najlepsze jest podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, Mariusz, że zgodziłeś się z nami porozmawiać i podzielić swoją historią. Życzymy dużo zdrowia i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się niedługo zobaczyć. Również dziękuję za zaproszenie. Życzę dużo zdrowia przede wszystkim. No i tego, że uświadamiać innych. Tak jest. Dzięki bardzo.